wynik GMP mamy 1875 i coś tam po przecinku. Z wyników regionów, które są już dostępne, jest to wynik na razie, jest to wynik, który daje z obliczeń naszych wynik trzecie miejsce w Polsce. Krzysztof, jaki to jest sezon? Bo wyniki na pewno w tym sezonie imponujące. Sezon był bardzo dobry. No, sezon tak jak chciałem udowodnić niektórym pewne rzeczy. Ustawialiśmy się na kategorię A. No niestety gdzieś gołębie po locie próbnym nam delikatnie przychorowały. Chcieliśmy to jakoś tam leków nie podawać. No niestety po drugim locie gołębie uszczepiliśmy. No i sezon diametralnie się zmienił po prostu. Nie wyszła A kategoria, wyszła fajnie GMP. Na maratonie troszeczkę szczęścia też mieliśmy, bo maraton był z wiatrem. Zaryzykowaliśmy tam, wsadziliśmy i super odbiliśmy, bo w pierwszej 11 gołębi 6 naszych było w oddziele. I wynik w GMP mamy 1875 i coś tam po przecinku. Z wyników regionów, które są już dostępne, jest to wynik na razie, jest to wynik, który daje z obliczeń naszych wynik trzecie miejsce w Polsce. Kategorii GMP. GMP. 18 listopada bodajże zarząd główny ogłosi, wtedy będziemy mogli coś powiedzieć bliżej. Dokładnie, no w sposób nieoficjalny można by coś było powiedzieć, ale lepiej nie dopóki nie ma oficjalnych wyników. Dopóki nie ma oficjalnego wyniku na stronie zarządu głównego, to nic nie będziemy mówić. No z wyników, tak jak mówię, regionów 7, które są to opublikowane, jest to trzeci wynik. A jeśli zarząd główny opublikuje, to będziemy mogli powiedzieć, że jest to trzeci wynik i będziemy się wtedy cieszyć. A co do wyników, w oddziale wygraliśmy wszystkie kategorie oprócz maratonu, intermistrzostwa kategorii punktowej 5 z 50. W okręgu mistrz regionu, mistrz w GMP, trzeci wynik chyba w A i trzeci wynik w D. W regionie wschód pierwszy wynik w GMP. Czyli sezon udany. Bardzo, no można powiedzieć, że na ten rok bardzo dobry taki sezon. Troszeczkę na tym dwóch lotach po prostu gdzieś po próbnym, no taki słabo te gołębie, choć słabo, no jak siada tam 30 gołębi w pierwszej setce na oddział przy tam 5000, no każdy by był zadowolony, ale nie, no nie u nas po prostu, nie było tej powtarzalności, coś gołębie załapały, bo delikatnie z drogami oddechowymi był problem. Mówię, po drugim locie w poniedziałek gołębie zaszczepiliśmy i diametralnie to się zmieniło, bo następny trzeci lot już bombowy, bo na 100 gołębi wsadzanych 70 kilka w konkursie, tam chyba pierwszych w pierwszej setce 40 ileś gołębi. No. Mówimy o sezonie, to też zaprezentujemy za jakiś czas gołębie, ale wiem, że macie też super gołębia, tak zwanej złotej pary, takiego niebieskiego samczyka, który jest najlepszym też lotnikiem i oddziału i on tam wiem, że dość spore ma sukcesy. Tak, no jest to lotnik, który na 12 wkładań ma 12 konkursy, jest pierwszym lotnikiem oddziału, trzecim rejonu lotowego, w okręgu chyba jest piątym i w regionie wschód 11 lotnikiem. Jesteście hodowlą, która od 17 roku zaczęła tworzyć nową historię, bo dlatego takie użyłem określenia, ponieważ w waszej hodowli wyniki były od zawsze, czy to większe, czy mniejsze, ale zawsze były. Tak. 17 rok wiem, że był bardzo kluczowy i może gdybyśmy mogli hodowcom w Polsce przybliżyć waszą historię, bo ta historia jest bardzo nietypowa, choćby nawet to, w jaki sposób pierwsze gołębie sprowadziliście od pana Tadeusza Pałki. Tak, no wszystko się, można powiedzieć, że tak, od 10 lat chyba raz tylko wypadliśmy z tej kategorii punktowej w oddziele, choć my na tą kategorię nie lecimy już od kilkunastu lat, ale jakoś ona sama tam później wychodzi. Wszystko zmieniło się w 14 roku, zaczęliśmy gołąbki sprowadzać, a diametralnie to wszystko zmieniło się w 19 roku, jak pierwszy raz pojechałem do tatka Pałki i zacząłem mu opowiadać, mówię, że w 17 roku już był taki fajna wyjściówka do A kategorii, w 18, gdzieś mówię mu, że w 18 i w 19 roku
W 19 chyba zgubiliśmy 3 najlepsze lotniki na maratonie. W 18 to samo. Tadek Pałka mi wtedy tak powiedział, mówi: Krzysiek, jednej soboty na 10 weselach ty nie będziesz. Musisz się zdecydować. I od tego momentu zaczęliśmy latać typowo na kategorię. Jak gołąb ma jakiś wynik, to zatrzymujemy go, nie wkładamy go jakoś tam ciężki lot, po prostu przygotowujemy. I to się fajnie się zazębiło. Pewna grupa gołębi zrobiła się, bo wiadomo, jednym gołębiem nic nie wygramy. Można mieć super gołębia jednego, ale to nic nie da. W tym momencie, jak jest załóżmy 20-25 gołębi, tak jak w tym roku, no mieliśmy około 25 gołębi, których graliśmy do GMP na lotach tam krótkich. Później na 500 to było 15 gołębi. No i na maratonie po prostu 10 gołębi, którymi zagraliśmy. No i to wyszło. No mówię, podstawa, żeby jakieś mieć takie fajne wyniki, musi być ta grupa gołębi po prostu. Równych gołębi, żeby one powtarzały, siadały. U nas to jest tak, że już to rodzina jest gołębi starego szpaka, starej szpaki po prostu. Do tego dokładamy właśnie gołębi od tatka Pałki czy od braci Baranowskich. I ogólnie myśmy już w 17 roku w okręgu i w maratonie wygrali. No tak, no wyniki w okręgu też wcześniej były. Dwa klasieśmy wygrali chyba W 2000 którymś roku. Także wyniki cały czas były, ale tam mówię, takie typowe, takie na skalę kraju. No to od 20 roku zaczęły się. No właśnie, ja bym chciał jeszcze wrócić do historii z panem Tadeuszem Pałką, bo ty wyczytałeś o tych gołębiach w gazetce. Tak, w gazetce wyniki, które patrzyliśmy po prostu. No i te gołębie w tamtym czasie. To był 2018 rok. Nie, w 2010. W 2010 roku. Wtedy pierwszy raz zadzwoniłem do pana tatka. Pewnie nie pamięta tego. No i wtedy w tamtych czasach nie było mnie stać na te gołębie. W 2014 roku na wystawie ogólnopolskiej w Kielcach. W 2013 to była wystawa, tak. No ona już w 2014 była, bo w styczniu jest. Podszedłem do pana Tadeusza, on wtedy był podwójnym mistrzem Polski w A i w B kategorii. Porozmawiałem z nim. Mówi do mnie, pamiętam jak dzisiaj, mówi: niech pan zadzwoni w poniedziałek o godzinie 19, ja odbiorę telefon. Bo tak tam normalnie nie mogę się dodzwonić. Nie, bo on nie odbiera telefonów, po prostu ma dosyć tego. Zadzwoniłem i powiedział mi, że ktoś tam potwierdził, że rezygnuje i sprzeda mi tam 3 gołębie, ja chciałem wtedy 5 i tak go uprosiłem o te 5 gołębi i jak kończyłem rozmowę, mówię: panie tatku, jedna prośba jest, żeby jeden kolor szpak był, bo tacie się bardzo szpaki podobają. I w 14 roku jak przysłał, pierwsza paczka była 3 gołębie, był ten szpak. No i to tak się zaczęło. I to jest ten 7020. Tak, i od tego okresu po prostu co roku sprowadzamy gołębie od Tadzia Pałki. A na dzień dzisiejszy 7020 to najlepszy gołąb rozpłodowy. Tak. Tak, ale jeszcze w tej paczce pierwszej, co przyszła, był 77, 65 i 67, 68. I to para, która u nas chyba 5 lat jest połączona, w A klasie praktycznie z tej pary są zawsze gołębie. Co roku jest jakiś gołąb z tej pary też wrzucony do A kategorii. Także to bardzo pierwsza ta paczka to taka... Tak, ale to nie ma tak, że to pierwsza, ale mówię, no tam się wybitny ten gołąb trafił, ale tak jak każdemu powtarzam, że mamy w tym momencie około 30 dzieci gołębi od pana Tadeusza Pałki i żadnego przez ten czas nie usunęliśmy. No dwa w tamtym roku, z 14 roku gołąbki już tam odsprzedaliśmy, bo już starsze, po prostu trzeba młodszym zrobić miejsce i z każdego gołąbka coś uchowamy, bo u nas jest gołąb rozpłodowy tak, że 3 lata w gołębniku jest. Jak on przez 3 lata nic nie da, czy on by był po złotych gołębiach, jak to mówię, złote rodowody miał, to on jest usuwany z gołębnika. Mamy tam takiego kolegę, który super gołębie ma, ozdobne po prostu. I te gołębie on nas zabiera na mamki po prostu. My takie też gołębie nikomu nie odsprzedajemy. No. Czyli można trochę w formie takiego żartu powiedzieć, że niejednokrotne wydane sumy rzędu 3-5 tysięcy lądują jako mamki. Różne. Kiedyś po prostu kolega przyjechał do nas też, taki dobry hodowca naszego oddziału i tam była dyskusja i w końcu tak tata mu przyniósł segregator z rodowodami, tak rozłożył na połowę. Z jednej strony było załóżmy tyle, a z drugiej tyle. No i pyta się, powiedz mi, które te lepsze gołębie są, bo część jest ich, część nie ma. No i on wskazał na tę większą kubkę, że to są gołębie, które mamy w rozpłodzie. Tata mu mówi, że tych gołębi już dawno nie ma. No taka jest. Ale mówię, gołębie od pana tatka
Żadnego nie usunęliśmy, każdy coś da. Wiadomo, że nie co roku, bo jak można powiedzieć, i głupi się zawsze wychowa się głupiego gołębia. No. Ale no mówię, no, te są gołębie podstawa, tak jak już z rozmowy wspominałem, to gołębia w tarka pałki, to nie tylko my lecimy, bo wielu mistrzów Polski oparło swój gołębnik lotowy, rozpodowy, no bo można tu nazwiska przytaczać kilkunastu osób, nie mistrzów oddziału, tylko mistrzów Polski po prostu. Myślę, że nie ma takiego hodowcy w Polsce, który by na jego gołębia tyle tytułów by ktoś osiągnął, inni hodowcy. Chcieliśmy zaprezentować naszego najlepszego gołębia rozpodowego, podstawę gołębnika, już słynnego chyba w całym kraju, powiem tak nieskromnie, szpaka o numerze 7210, oryginalny gołębia od Tadzia Pałki. Wybitny nasz samiec rozpłodowy. Jego dzieci, wnuki, prawnuki wylatały super. Pierwsze konkursy, no wszystkie wyniki, które odnosimy, zawdzięczamy temu gołębiowi. Gołąbek z 14 roku. Jeszcze jednego, jakbym miał takiego gołąbka, to można by mieć tylko 3-4 pary w gołębniku rozpłodowym. A najważniejsze, jeżeli i wnuki jego nawet przekazują, to że on przekazuje, cała rodzina jego przekazuje. To jest gołąb, który ma numer 7210. Tak. I jak wygląda historia z tym gołębiem? Bo ja kiedy do was przyjechałem dzisiaj i kiedy z wami rozmawiałem i opowiadaliście mi o historii, to ta historia nie jest taka wcale prosta. Nie. No historia wygląda tak, że w dziesiątym roku zadzwoniłem pierwszy raz do pana Tadzia Pałki. Wtedy mnie na tej gołębie nie było stać. Kupiliśmy wtedy później gołąbki od Kocimskiego. On miał oparte też cały gołębnik na gołębiach od pana Tadka Pałki. Te gołębie zaczęły nam się sprawdzać i w 14 roku, w 13 uderzyliśmy z powrotem do pana Tadka i na wystawie ogólnopolskiej w Kielcach zaczepiłem pana Tadzian, wtedy był podwójnym mistrzem Polski. Poprosiłem go, umówiłem się na telefon z nim. No i zamówiłem sobie wtedy 5 gołąbków. Jak zamawiałem, to prosiłem pana Tadka, żeby jeden przynajmniej był szpak, bo tata bardzo lubi szpaki. Pierwsza paczka, która przyszła, było 3 gołąbki i ten szpak był. I w drugiej, tam za 2 miesiące przyszła druga paczka, były 2 następne gołąbki. W pierwszej paczce ten gołąbek i najlepszy gołąbek. Rozpłodowy. Rozpłodowy, dokładnie. No historia na pewno taka, która pewnie każdy z hodowców oglądając teraz film powie, że po prostu tak miało się stać. Tak, no. To mówię, no. Gołąbek super. No w ogóle gołąbki od Tadzia Pałki to wymiatają. To nie tylko u nas, bo kilku mistrzów Polski na tych gołębiach już zostało wylatane. Powiem nieskromnie, chyba nie ma hodowcy w Polsce, żeby ktoś na jego gołębia w tyle sukcesów wylatał. Bo no mówię, nie tylko my i Piotrek Bugała i w tamtym roku chyba osoba, która miała drugi wynik w Polsce na to też na gołąbkach od Tadzia Pałki, Ankus. No można by wymieniać jeszcze ileś hodowców, którzy stanęli na podium mistrzów Polski na gołąbkach od Tadzia Pałki. Nie sam Tadzio Pałka, który tam, nie wiem, kilkadziesiąt razy mistrz regionu, mistrz Polski to chyba z 10 razy, ale i hodowcy inni, którzy od niego nabyli gołąbki, stają na tym podium. Ja, Krzysztof, mam do ciebie takie pytanie, no bo wiadomo, no Tadeusz Pałka, pan Tadeusz Pałka przyzwyczaił nas do tego, że jest, no nazwijmy to królem sprintu, no jest to hodowca, który spektakularne osiągnął wyniki na skalę kraju przez ostatnie lata i z tego hodowcy go znają, ale z mojego punktu doświadczenia, jak jeżdżę po Polsce, są też gracze, którzy grają bardzo dobrze w lotach 500-700 km tymi gołębiami. I jakie właśnie wasze jest zdanie? Czy tylko to jest sprint? Nie, to są gołębie, które dadzą radę i na 700 km, tylko my robimy także tylko na loty maratońskie, tak jak w tym roku zaryzykowaliśmy. No, właśnie chciałem. Najszybsze gołębie 3 wsadziliśmy tam. Może nie najszybsze, ale wsadziliśmy. I z pierwszego maratonu u nas wsadziliśmy, co ma 12 na 12, wsadziliśmy, bo no, lecieliśmy już o generalno.
wsadziliśmy go na ten lot i nie wiem, siadł chyba piąty czy... Szósty u nas na gołębniku, 30 tam czy 40 w oddziele, ale jego druga córka 12-12 też była wsadzona i siadła chyba... Trzecia. U nas trzecia czy czwarta na gołębniku. Mówię... I sprawdziły. Sprawdziły. Wiadomo, że trzeba to uważać, jak będzie to ciężki maraton. To nie, ale choć Tadek zawsze pałka mówi, że te szybkie gołębie nie trzeba wkładać na maratony, że one zrobią konkurs, ale na drugi rok to już szybkość już nie będą i my tak robimy po prostu. Najszybsze gołębie nie wkładamy na maratony po prostu. W tym roku no, chcieliśmy pewne tam sytuacje komuś udowodnić. Nawet już mogę powiedzieć, w tamtym roku u ciebie właśnie na filmie jeden pan troszeczkę mi za skórę zaszedł. Znany hodowca powiedział, wyjął kartki i przedstawiał swoje wyniki i powiedział, że no mistrz regionu, on jest piąty w regionie. My pierwsi. My tak, i tyczyło się do nas. Nie powiedział, że dwóch następnych hodowców z okręgu Lublin, a to chodziło o tą nieszczęsną literkę A. Okręg uznał wyniki, choć tydzień przed weryfikacją prezes spraw lotowych przysłał maila, że mamy wyniki przysłać bez literki A. Myśmy wysłali. Wysłali i drugą wersję, jak znaczy, że z literką A będą tylko uznane. Czyli wysłaliśmy drugą wersję wyników, czyli bez tej literki A. Zarząd okręgu zdecydował, że uznają wyniki bez literki A na te dwa loty. Zarząd regionu wschód uznał, to złożyliśmy takie wyniki. Do mistrzostw Polski wiadomo, że nie przeszłoby, to wysłaliśmy po prostu bez tej literki A. No i ten pan... Bo regulamin tak dopuszczał. Nie dopuszcza, no bez literki A nie dopuszczał. Tak, ale mówię, dopuszczał w okręgu i regionie. No, zostało przegłosowane to na zarządach niby. My jako oddział poprawiliśmy wyniki, ale że po prostu były korzystniejsze i zarząd okręgu, zarząd regionu to pozwolił, my wysłaliśmy. Oparło się o prezesa głównego. No. Nie, no, i tego. On powiedział, że jeżeli okręt chce, tak? No to... Tak, bo to i do kawalera dzwonili tam. No i ten pan u ciebie na filmie właśnie tam przedstawiał te zdjęcia tych kartek i później na drugą kartkę wyjmuje i mówi, że no, w mistrzostwach Polski mistrz regionu jest za nim, a on jest przed nim, on tego nie rozumie i nie może mu nikt wyjaśnić, to ja mu mówię, mógł zadzwonić do prezesa okręgu swojego i bym mu powiedział, nie? I później wymieniał też aspekty hodowli, wymienił cztery aspekty hodowli, z którymi ja się zgadzam, a piąty aspekt wymienił kolesiostwo. Pił to do mnie, kolesiostwo, bo on jest za nami i on tego nie rozumie. No to mógł zadzwonić do swojego prezesa okręgu i prezes okręgu jego był za uznaniem wyniku. I chcieliśmy po prostu udowodnić temu panu, że nasze gołębie wszystko lecą i powiem po sezonie tak nieskromnie, że wszystkie kategorie naloty gołębi dorosłych, jakie były w tym roku rozgrywane, on jest za nami albo go w ogóle nie ma. Także Wiktor, musisz to puścić. No nie, to pójdzie na pewno. Nie ma to, bo ja to rok czasu na to czekałem, żeby mu to powiedzieć. No dokładnie. Hodowcy, najważniejsze jest tylko to w tym wszystkim, że na pewno jesteście dzisiaj bardzo wysokiej klasy hodowlą i tutaj nie podlega to dyskusji, że poziom, jaki prezentuje wasza hodowla, czyli no Jan i Krzysztof Rostek, no jest imponująca na skalę kraju i to, że dzisiaj tu jesteśmy, to nie jest taka moja wizyta, że sobie ubzdurałem jechać dzisiaj do Jana i Krzysztofa Rostka, nie. To jest to, że hodowcy właśnie chcą zobaczyć ludzi na takim poziomie, nie, jaka mówię. Wasza hodowla jest, a też mogę dodać, że dużo też temu wszystkiemu dodają gołębie właśnie Tadeusza Pałki. Tak, dokładnie, to u nas jest podstawa, no jakby nie było gołębi Tadzia Pałki, nie tylko tego gołębia, ale innych, to nasz by tu nie było, to ja to każdemu powtarzam, nie jest zasługa to nasza, bo to zasługa jest gołębi od pana Tadeusza Pałki, teraz któreś tam inne wkładamy, ale no mówię, jakby nie było tych gołębi, no by nie było naszych wyników i no mówię, no to tak jakieś tam, mieliśmy dwa lata temu drugie miejsce, trzecie miejsce w Polsce, też tam śmiali się, bo to sukces jednego sezonu, no niestety, wylataliśmy w tamtym roku te 72, był lepszy wynik niż dwa lata temu, ale no mówię, nie było tej literki, a no szkoda, ale potwierdziliśmy, że gołębie się sprawdzają. W tym był na ósme miejsce w Polsce, w tym roku po prostu, no mówię, o tym, że mnie tak to w sercu bolało, wiedziało tylko trzy osoby.
niestety, pokazaliśmy. Drugi gołąbek, nasza F-16, słynna samiczka, córka starego szpaka i samiczki od świętej pamięci Piotrka Kościa. Ta samiczka, babka tej samiczki od Piotrka Kościa była drugim lotnikiem Polski w C kategorii, 3 razy pierwszy konkurs 500-ek. No, kapitalna samiczka. Też bardzo dużo Piotrkowi Kościowi zawdzięczamy, bo naprawdę dał nam, nie sprzedał, tylko dał nam kapitalny materiał. Dał nam właśnie córkę tej 168, 116, takiego jego wybitnego gołąbka. No mówię, do tej pory te dwa gołąbki od świętej pamięci Piotrka Kościa są w hodowli i są to z 15 roku i na pewno długo będą. No to samiczka, która w emniku rozpłodowym ich jej dzieci mamy około 13. No, no 4 razy wystawa ogólnopolska. No kapitalny gołąbek. Ona w tym teraz jest troszeczkę, no brzydko wygląda, bo jeszcze 2 młode niedawno, no, chowane było po niej. Jak będzie wszystko szczęśliwie, pewnie nawet gdzieś na jakiejś aukcji świątecznej u ciebie, jeden z tych gołąbków będzie na wystawie, a to będzie parowanie takie ekskluzywne, bo była ze starym szpakiem parowane. No rozmawialiśmy o tym właśnie, że najprawdopodobniej takiego drugiego gołębia już w Polsce nie będzie. Nie, no będzie jeden u pana Tadzia Pałki, bo mu obiecałem, jeden do ciebie trafi. Jak wszystko szczęśliwie, gołąbki się wychowają. No, one są takie, po podłodze dopiero chodzą. Na pewno gołąb unikatowy. Za sprawą swoich sukcesów, tak? Tak. No bo tak. Nie ma tutaj nawet 2 zdań, że gołąb wypracował sobie swój sukces ciężką własną Dokładnie. Pracą. I wiesz, mogę tak powiedzieć, że więcej dzieci jej mamy w rozpłodzie niż starego szpaka po prostu. Bo ona zawsze polota, na jesieni 2 młode po niej chowaliśmy i 2 młode trafiały do rozpłodu. Z różnymi samcami była, bo w 17 roku była ze starym szpakiem, w 18, no w każdym roku z innymi gołębiami była. Parowana. Samiczka od Marka Trzaski, podstawowa samiczka do pary starego szpaka, czyli ta tak zwana złota para nasza, no, ktoś się będzie śmiał, ale no mówię, no, to są dzieci, jej wnuki, prawnuki. Jak ja to mówię, typowy brzydal, bo troszeczkę taka samiczka jest mniejsza, ale fajna, mięciutka, ale jak ją kupywałem, to bo to też taka historia, że Marek ją przysłał na wystawę wystawę okręgową do nas, tam my organizowaliśmy nasz oddział, tą wystawę, to były pieniążki zbierane na chłopczyka, który miał raka mózgu, tam była ogromna kwota do zebrania. I no mówię, przysłał Marek, my wtedy 2 najdroższe kupiliśmy gołębie na tej wystawie, bo tą kupiliśmy samiczkę i samiczkę od Tadzia Pałki. No i chyba szczęście wraca, no bo drugiej samiczki takiej trudno znaleźć po prostu. Ja bym chciał jeszcze właśnie, żebyś opowiedział trochę w kwestii tej historii, że tutaj to nie była taka historia, jak nawet ty opowiedziałeś, taka krótka, bo ona się trochę ciągła, bo do was tutaj z okolicy się odezwała osoba, która dała informację, że jest ten chłopczyk chory. Tak, 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 po prostu. W międzyczasie się okazało, że prezydent, burmistrz miasta po prostu też się zaangażował w to, udostępnił nam halę za darmo, bo powiedzieliśmy, że wszystkie pieniążki z licytacji będą przekazane na tego chłopczyka po prostu. Tak, i ty pozbierałeś gołębie z Polski. Tak, 40 gołębi zebraliśmy wtedy. I padły od pana Tadeusza Pałki takie słowa, że da na tą aukcję samiczkę, ale mówi, masz Krzysiek, masz ją kupić. No i kupiliśmy, jak się powiedziało słowo, to tak samo kupiliśmy. I się okazało, że kupiliście 2 najdroższe. Tak, kupiliście tak. Od Tadeusza Pałki i od Marka Czaski. Tą samiczkę. I łącząc te 2 gołębie na siebie z tej aukcji? Nie, tą i na starego szpaka. Na starego szpaka. Tak, i tak, tamto tak. Też. Tamtą też łączyliśmy z innymi gołąbkami, bo do tej pory ta samiczka o numerze 116 u nas jest z 17 roku. No i to trafiło w samo set. Tak, no się okazało, że para numer 1. To i stary szpak jest para numer 1. To nie tylko u nas, bo i w kraju gołąbki są wysyłane już i ludzie dzwonią, dziękują
i chcą jeszcze z tej pary. No ale myślę, tak jak Sato sobie powiedzieliśmy, że na drugi rok żaden gołąb nie zostanie sprzedany z tej pary. Już. Tak zwane dobro wraca. Tak. Tak zwane dobro wraca. A ta samica to udowodniła, dając wam te sukcesy, bo przypomnijmy tak w takim skrócie, jej najwybitniejsze potomstwo? Na przykład to masę gołąbków. W tym roku, co ma komplet konkursów, to jest syn. 101 taka będzie prezentowana. 3 jedynki. Powiem tak, 4 dzieci jej 2 lata temu w drużynie drugiego wicemistrza Polski. 4 dzieci. 4 dzieci? Tak. Jej bezpośrednio? Jej bezpośrednio, tak, i starego szpaka. No. W tym roku, mogę tak powiedzieć, na 35 konkursów do GMP, bodajże... Większa połowa. Nie, nawet 28 konkursy to jest dzieci, wnuki starego szpaka. Jej. I jej. Wow. Samiczka z 20 roku o numerze 21799. Jest to samiczka od braci Baranowskich. Ojciec to Rudy, tak zwany u Pawła Baranowskiego. Matka Darii. U Pawła Baranowskiego ona była drugim lotnikiem Polski. Jest to oryginalna samiczka od Darka Marciszewskiego, lotowana u braci Baranowskich. Ta samiczka też już w swojej krótkiej historii w rozpłodzie, bo trzyletniej, można powiedzieć dwuletniej, bo w tym roku to tylko gołębie młode, wydała już około 5 super gołębi, bo wydała właśnie 4 jedynki, 11-10, 12-12, która była sparowana ze starym szpakiem. Gołąbka 11-51, co będzie jej po tej samiczce też na, u was na aukcji gołąbek. No, to był pod tym kątem kupiony gołąbek, żeby wzmocnić daleki dystans. No i ogólnie, braci Baranowskich bardzo dobrych gołębi też mamy dużo i 2 lata, można powiedzieć tak, zaczęliśmy z nimi współpracować i przynosi to efekt, bo trzeci lotnik w A kategorii to po gołębiach braci Baranowskich. No i w innych tam kategoriach już pokazują się bardzo dobrze gołąbki. Krzysztof, nie wiem czy ty, nie wiem czy pan Jan, ale sądzę, że pan Jan, ze względu na to, że ty częściej bywasz w Warszawie. Jak wygląda suplementacja, jak wygląda karmienie? Czy karma waszym zdaniem odgrywa ważniejszą rolę, czy suplementacja, czy w ogóle ani to, ani to? Nie, no myślę, że karma bardziej odgrywa rolę, karmienie tych gołębi po prostu. Karmienie, no. To największą rolę odgrywa, czucie tego po prostu, przygotowanie tych gołębi karmą. Suplementy diety pomagają po prostu gołębiom dojść szybciej do sprawności jakiejś, ale podstawa to karma. I jej dawkowanie fazy no przechodzenia po prostu, bo to nie da się tak przechodzenia, nie da się, wtorek, środa, nie da tak się powiedzieć dzisiaj, że robimy w poniedziałek, wtorek to, środa to, czwartek, piątek to, no nie da się, to pod każdy lot trzeba inaczej karmić. No dobra, a jaką karmę stosujecie? Czy dajecie ryż, czy dajecie na przykład konopie, czy orzeszki ziemne? Jak to u was wygląda? No tak, orzeszki ziemne dajemy tylko w niedzielę, jak gołębie wracają z lotu, i w czwartek lub w piątek, czy tam zależne, i w środę, jak gołębie na trening wywozimy. Okay. Po treningu gołębie jak przylatują, mają same orzeszki ziemne w karmiku. No ale jak nie to, że jest nasypane, no jak jest 50 gołębi, to jest tak, taki kubeczek na 15 gołębi po prostu tych orzeszków, żeby one do tych nie siedziały na dachu, tylko ciągnęły. Tak, to jest nagroda dla nich po prostu. Konopie też tam dosypujemy, ale mało. No właśnie, bo niektórzy hodowcy boją się podawać konopie, ze względu na to, że gołębie mogą później nie utrzymać pełnego upierzenia do końca sezonu. Tak, no, konopia jest to białko. No. Niektórzy mówią, że to jakieś tam gołębia przyspiesza. No nie, to jest białko. I ryż, dużo ryżu pady podajemy. Nawet tutaj leży worek konopi, 3 worki ryżu pady leży jeszcze po prostu. No i tak, karmimy na 6 firm mieszankami. Kupujemy, jest to Wesselaga, Van Robeys, ID, Florence z Pasoniatej, Prima i od Krzyśka Szkolnego. Aha, Goldberg. Goldberg, czyli 6 tak. firm. I teraz tak. Z każdej tej firmy kupujemy pierwszą fazę, tak zwaną super dietę, druga faza taka karma białkowa i trzecia karma energetyczna. I tutaj jak w lotach jest tu ustawione 6 worki. Bo teraz ja tego pokażę. Jak skieruję kamerę w dół, no pod moimi nogami, pod moją kamerą akurat jest karma Wesselagi. Tak, to też w tym momencie na pierwszym.
jeszcze to, co zostało, zostało teraz na okres pierzeniowy i tak dalej. No, tak. Wiadomo, już po sezonie jest, nie macie już tej karmy, ale kto wam podsunął pomysł, żeby 6 różnych firm mieszać? No bo wiadomo, to co ty powiedziałeś, to jest bardzo istotne. Każda firma ma karmę lekkostrawną, każda firma ma karmę lotową, każda firma ma karmę energetyczną. Sami do tego doszliśmy, bo jak otworzyliśmy worek, załóżmy kiedyś kupywaliśmy z 2 firm 3 i każdy ten worek był inny. No, karmy dietetycznej każdy był innej tej super diety. Tak sobie pomyśleliśmy, wymyśliliśmy, że będziemy to 6 dobrych firm kupywać i bierzemy. Ja tak później w czasie sezonu tutaj w wiaderka te karmy robię. Z każdej worka z tej firmy taki kubek wsypuję do wiaderka, mieszam to i wychodzi taka karma, no nie wiem, no nasza, o tak bym powiedział po prostu. I tu stoją wiaderka tej pierwszej fazy, drugiej i trzeciej. I wtedy w czasie sezonu tam nieraz 3-4 razy, 5 razy na dzień dzwonimy, konsultujemy, bo ja tam więcej pogodę patrzę, też jestem prezesem do spraw lotowych oddziału. Wiadomo, no wtedy trzeba pogodę patrzeć. No i tak się robi po prostu. Nie mogę tego powiedzieć, że w poniedziałek, wtorek dajemy tylko super dietę. Robimy także karmę energetyczną, jedno karmienie na 2 godziny lotu. Jeszcze raz? Jedno karmienie karmą energetyczną to jest 2 godziny lotu na niedzielę. Aha, jedna miarka? Nie, wieczorne karmienie załóżmy w piątek, czyli wieczorne karmienie to jest 2 godziny lotu w niedzielę gołębia, takiego wysiłkowego lotu. Czyli jak mamy lot ze 100 km, to tylko karmę energetyczną podajemy w piątek wieczorem. Jeśli lot to jest, który zapowiada się 3 godziny, 4 godziny, to jest w piątek rano i w piątek wieczorem. Dobra, a jak się zapowiada przykładowo 7 godzin? No to jest 4 karmienia. Czyli czwartek rano? Czwartek rano, wieczorem, piątek cały dzień i wtedy w piątek do oporu jedzą gołębie wieczorem. I to jest karma sama energetyczna? Tak. Bardzo fajny pomysł. No, w ten sposób tak to robimy. Raz się sprawdzi. Większość razy nam się to udaje po prostu. I my to tak próbami po prostu doszliśmy do tego. No dużo wiadomo, w karmieniu dużo nam pan Tadzio Pałka powiedział, z ryżem pady po prostu. To też nie jest takie łyżeczkowanie tym, że to tylko łyżeczka, tylko jak zjedzą gołębie, no to ta ryżem ich dokarmia po prostu. Jak jest krótki lot, jak jest dłuższy lot, to wtedy z ryżem i z inną tam karmą. No kwestia dnia tego. To mi się wydaje, że bardzo dużą rolę odgrywa obserwacja. Tak. To nie ma tak, że tata czy ja nasypię do karmika i te gołębie zjedzą apetycznie. Widać, jak gołąb je apetycznie, że aż tam karmik się rusza, no to trzeba mu dosypać. A jak on już tam chodzi, patrzy, no to ten karmik trzeba zabrać stamtąd i nie dać mu więcej jeść. Czy jedno karmienie, załóżmy, urwać, pół tego karmienia dać. To trzeba, no, z tymi gołębiami też przebywać, no i widzieć po prostu. No, ja powiem tak. Osoby oglądające ten film mogą się z tego bardzo ważnych, istotnych rzeczy nauczyć. No jednak rozmawiamy z czołową na skalę kraju, czołową hodowlą. Nie przesadzajmy jakoś tam czołową, normalną hodowlą, jak ja to mówię. No. A wynik, no raz wyjdzie, raz nie wyjdzie, jak ja to tutaj mówię. Tu nie ma się nastawiać, co dzisiaj się nastawimy, że za rok zrobimy jeszcze lepszy wynik. No nie, no gołębie uczą pokory, no i jesteś tak dobry, jak twój ostatni lot. No. Moglibyśmy pokazać jeszcze suplementy? No, możemy to, co tam na przykład, co w tym momencie dajemy, to jest Avidre Plus, u nas gołębie na okrągło piją, gołębie młode, rozpodowe cały czas, lotniki na jesieni, na wiosnę piją, w czasie sezonu tego nie piją. Teraz podajemy Tauben Gold, z lotu został jeszcze ten Power Olej. Teraz o taki ten... Propolis. Dynamik, no to co Wiktor, twój brat był kiedy? W lipcu u nas. Wszystko też pokazywaliśmy mu taką rozpiskę po prostu. No jako rzeczy, które stosujecie. Co? Tak, tak. Teraz no dajemy karmę bardzo dobrą, bo dajemy to, co zostało z lotów. Białkowo, jest to karma białkowa i na przykład energetyczna, bo tutaj jest Superstar Champion i Energy. Pokaż mi tą karmę, żebyś mógł otworzyć. Akurat wczoraj otwarte worki. Czyli hodowcy, tu mamy tak, to jest karma Energy z Versellagi. To jest taka karma białkowa z Versellagi.
To są karmy lotowe po prostu, same tylko nam zostały. Champion? Tak, to jest chyba champion, tak. A to jest superstar. I te karmy teraz mieszacie? Tak, tak. Do tego jeszcze troszkę. Tak, BK dosypujemy i grochu, kukurydzy, rzepaku troszeczkę. Jak te worki nam się skończą, to otworzymy, załóżmy, karmę z ID. To jest też energetyczna. Rozumiem, zużyj to wszystko. Tak, bo to zostało po prostu karmę dietetyczną. Bo ja tak, jak ci mówiłem, kupuję z sześciu firm kupuję po dwa worki każdej karmy. Czyli to wychodzi, no, że kupuję dwa worki Energy, dwa worki Champion. Dietetyczna karma bardzo dużo jej idzie, więcej mniej zostało. Została tam gołębie rozpłodowe zjadły. Jęczmienia, no też. Jęczmienia też dużo dajemy. Pszenicy w ogóle, można powiedzieć, nie. W sezonie lotowym nie dajemy. I poza sezonem to też bardzo mało pszenicy używamy. Nawet jęczmień obuszkowujemy tam po zimie. Do młyna po prostu, żeby tą skorupkę zerwać po prostu. Ten jęczmień jest tak wygląda jak pszenica. A gołębie to chętnie bardzo jedzą. Chętnie jedzą. No i co teraz? No dużo takiej karmy, moim zdaniem teraz dużo karmy białkowej musi pójść, bo gołąb pióra po prostu rzuca. No, na karmę Taubend Gold, maślanka, no i to wszystko co z lotów zostało. Wszystkie te specyfiki jakieś tam, tu nie ma jakiegoś złotego środka, że... Dokładnie, tak naprawdę wychodzi z tego wszystkiego, że to co dusza zapragnie i to co już zostało, to trzeba wykorzystać i tyle. Tak, no bo to bez sensu, jakby byłoby butelka otwarta, stała i czekała do przyszłego roku. Po co to? Dokładnie. Żeby się zepsuło. Nie, no my w ogóle tak nie robimy, jak no. Przetrzymywać. Nie ma przetrzymywania po prostu, jest to... No i co, no dużo teraz w tym momencie trzeba podawać, no przez cały sezon grytów, no sam wiesz ile przywiozłeś dzisiaj grytów, worków, no my te mieszamy, dajemy to gołębiom. Tak, z tych to gryt i MK. MK taką ja samą robimy z kilku firm, tak. No i MK też już teraz, żeby w tych dniach nie stała, no takich w gołębniku, bo to grzyb zaraz po prostu. To najlepszy samczyk z tego sezonu na gołębniku u nas, 12 wkładań, 12 konkursy, pierwszy lotnik oddziału, trzeci lotnik rejonu lotowego, 11 lotnik regionu wschód, 7. Jest to syn naszej złotej pary, czyli starego szpaka i samicy od Marka Trzaski. Dwa lata temu, jak mieliśmy trzecie miejsce w Polsce w A kategorii, ten samczyk był z czwartym wynikiem liczony do tej A kategorii. Jeszcze co mogę powiedzieć, jego dziecko wysłane do mojego kolegi do Gdańska w tym roku mu uchował trzy młode w tamtym roku i trzy młode w tym sezonie mają po pierwszym konkursie na oddział. Każdy z tych trzech młodych jeden pierwszy konkurs na roczniaka zrobił. Czyli tak naprawdę numer jeden na gołębniku lotowym z tego sezonu. Tak. No bo gołąb jakby nie było jest najlepszym, najlepszym lotnikiem. Tak, tak, tak. No i zobaczcie hodowcy, że to co powiedzieliście wcześniej to się potwierdza, no jest to dziecko złotej pary, tak? Tak, tak. Tak. I mówię, to tak, i ważne, że i u nas na gołębniku dzieci jego się pokazują, wnuki jego pokazują się na gołębniku lotowym. Tak jak i mówię, w Gdańsku u mojego kolegi, bo on w 19 roku wziął młódka po tej parze, to w tym roku trzy gołębie roczne miały po pierwszym konkursie w oddziale tam Gdańsk. Tak mówię, że fajny gołąbek, jest jeden gołąbek na aukcji u ciebie. W 19. W 20. No, w 20. Czyli jest to bezpośrednio syn złotej pary, tak. A po tym gołębiu, jakbyś mógł obrączkę pokazać. No to są od razu... czekaj, żeby zrobić tylko ostrość. Okej. 900. Tak, końcówka, tak, bo to dermówka. Okej, okay. I po tym gołębiu będzie najprawdopodobniej chyba samczyk? Samiczka. Chyba tak, no już prezentowaliśmy. Tak. Jest na aukcji. Jest. Czyli bezpośrednio dziecko najlepszej. Najlepszego samczyka. Tak, dokładnie. Drugie zostało w domu u nas. Tak. I nie będzie na sprzedaż? Nie. Nie, bo my tak jak tobie dajemy tutaj 9 gołębi na aukcję. To po lotnikach, bo to były najlepsze lotniki ze sobą sparowane. 9 trafia do ciebie, 9 trafia do nas do rozpłodu. My o tak już robimy od 3 lat po prostu, że po sezonie najlepsze lotniki w Dowce parujemy około tam 10 par. Jedno trafia do nas, jedno tam odstępujemy komuś no, tak, czy na aukcję. Także nie ma możliwości już po nim będzie kupienia. Samiczka z 21 roku o numerze
12-12. 9 konkursy w tym sezonie. 9 konkursy w top 100 oddziału, czy top 70. Już nie chcę tak coś przekręcić, bo zaraz ktoś powie, że kłamie. Samiczka, córka starego szpaka i samiczki od Pawła Baranowskiego. Tej płowej prezentowaliśmy. Jej dwoje sióstr w tamtym roku były liczone do tej A kategorii nieszczęsnej naszej. Jedna miała 7 koeficjent, druga 12. Ona w tamtym roku miała tylko 4 konkursy. W tym roku przyczyniła się też do wyników GMP, bo na 7 lotów liczonych do GMP 7 razy była typowana i 7 razy jest wliczona do tej drużyny. Czyli na 7 wkładań, 7 konkursów i wszystkie do GMP w pierwszej piątce siadała. I też jeden młódek jest u Ciebie na aukcji po tej samicce. No i ta sama sytuacja. Począłem mieć tylko numer obrączki. 12-12. Samiczka o numerze 101. Jest to córka naszej złotej pary, czyli samca szpaka od Tadeusza Pałki i samicy od Marka Trzaski. Jeden młody z tej samiczki będzie u Ciebie na aukcji. Możemy tutaj numer pokazać. 101. Zbliżenie właśnie, o widać 101 dokładnie. Siostra tego 900. Końcówka. Siostra tego 900 i to z gniazda jego. Ta samiczka też była liczona 2 lata temu do drużyny drugiego wicemistrza Polski. Samiczka, która ma wiele czołowych konkursów w tamtym roku, chyba 13 as Polski w A kategorii na wystawie ogólnopolskiej. W rodowodzie będzie tam widać, ile ona ma jakich konkursów, bo są wypisane. No, taka podstawowa samica lotowa nasza. W tym roku też bardzo dobrze. W tym roku też ma 8 chyba konkursów i też tam ma 4 konkursy w top 50 na oddział. Samiczka o numerze 3345. Myślę, że to przyszła gwiazda gołębnika. Drugi lotnik lota w gołębi młodych. W tym roku 6 konkursy na 7 wkładań. Ona ma 9 konkursy do A kategorii, który najgorszy konkurs jest 38. Jest to z góry samczyk, tak jak mówiłem, samczyk 488. Jest to z gołębi Tadeusza Pałki i Jaworsy Michalak z Super Szali. Z dołu matka jest 345. Córka starego szpaka i naszej F-16. Także kapitalna samiczka. No, szkoda, jednego konkursu jej zabrakło w tym roku, gdzieś przestrzeliła. Bo myślę, że to taki wynik by był na czołowy w Polsce, gdzieś na 20 w Polsce na wystawie ogólnopolskiej. Choć w tym roku jest ten rok olimpijski, to kategorie będą wyśrubowane. No właśnie, to może tak przyczynić się do tego, że te każde kategorie będą na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Dokładnie. Ale mówię, przyszłość gołębnika.